30 czerwca w Galerii Antresola w ramach programu Rezydencji Artystycznej Grawitacja organizowanej przez Galerię MM oraz Chorzowskie Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy Joe Chesla Surrendering the Moment. Gość z innej trochę kultury, ale z podobnego miasta, tak jak powiedziałem, St. Louis, też poprzemysłowe miasto, też miasto z klubem sportowym, który jest w sercu miasta, ale też w sercach mieszkańców. No i bardzo ciekawe jest to, że to nie chodzi tak naprawdę o wykonanie tych serii prac, ale sztuka jest pretekstem dla artysty, żeby eksplorował nasze miasto, żebyśmy mogli doświadczyć czegoś, co jest trochę inne niż oglądanie siebie w lustrze, że jednak oglądamy się okiem kogoś, kto no nie ma naszych doświadczeń, może obiektywnie o nas opowiadać. Amerykański artysta od lutego 2016 roku pracował i szukał inspiracji w Chorzowie, a wystawa jest tego efektem. It's a really interesting mixed city for me in that there's great history and a really interesting history and a very recent history. Pokazuje nam Chorzów, pokazuje nam mieszkańców, pokazuje nam inną działalność na właśnie polu kultury niż ta, którą my realizujemy. To bardzo ciekawe doświadczenie. Technika prac myślę, że była już wcześniej przez Joe stosowana, natomiast wspaniale koresponduje z tym, co widział, bo byliśmy też w budynkach byłej huty Kościuszko, zwiedzaliśmy budynki poindustrialne, które tutaj w Chorzowie się znajdują, więc tu na pewno inspiracja obiektem, inspiracja miastem miała wyraz nie tak jak najczęściej dzieje się w sztuce, w tym co przedstawia dzieło, natomiast tutaj technika wywodzi się z tego, co widział. Prace zostały wykonane specyficzną techniką. To są w pewnym sensie printy, natomiast nie są to grafiki powtarzalne, one są odbijane rdzą. Powstają w ten sposób, że artysta kładzie przedmioty, którym pozwala rdzewieć, pozwala je zżerać erozji na papierze, po czym ingeruje w ten proces, w pewien sposób rozlewając efekty, dorysowując po wyschnięciu, nakładając kolejne warstwy rdzewiejących obiektów. Jest to praca w czasie i praca, która wykorzystuje proces niszczenia, proces korozji, więc nie tylko jest to samo malowanie, tak jak malowanie czy rysowanie. Some people call them prints, some people call them drawings, but it's a mixed media approach to creating works. And so the original coloration and patterning just happens from taking big pieces of metal and corroding those pieces of metal with a mild acid. And that's what develops all the colors and the patterns. Myślę, że to po pierwsze jest dowód na to, że powinniśmy artystów zapraszać, żeby wpuszczać świeże powietrze do naszego miasta, tak powiem w cudzysłowie. Po drugie, dla artystów to też jest wyzwanie, bo nasze miasto trzeba odczytać. Czasami my je inaczej odczytamy niż człowiek z zewnątrz i myślę, że Chorzów może być atrakcyjnym miastem dla sztuki. Joe Chesla, urodzony w 1962 roku w Minneapolis, to amerykański artysta, profesor St. Louis Community College Maramec, prezentuje swoje prace na całym świecie, jest laureatem licznych nagród.